Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj będzie projekt Denko, na pewno będzie w tytule hasła. O, i taki ładny, widzicie, siedzę z siatą. Trochę będę szeleścić, bo tu mam przygotowane właśnie wszystkie opakowania, które zużyłam w takiej reklamówce i chciałam po prostu nagrać ten film, żeby się już tego wszystkiego pozbyć. Także szybciutko zaczynamy. Ciekawiło Was ostatnio w paru filmikach, jakich preparatów do włosów ja używam. Mam, że bardzo często kupuję taki szampon z firmy L'Oreal, to jest szampon wzmacniający. Wzmocnienie od nasady aż po same końce, to jest do włosów osłabiony z tendencją do łamliwości. Wzmacniający i tu arganina jest, proteina i witamina B3 w składzie. O, zapach ładniutki. Zapach ma ładniutki, no tak szampon. No. U mnie, powiem Wam, bardzo często one występują i się sprawdzają. Następną rzeczą, że tak trochę mniej w kadrze tej siaty, żeby było, to jest taki, oczywiście całe wszystko w tym. No, w czym? To jest Neutrogena i to był nawadniający żel do mycia twarzy. Powiem Wam, że ja go zużyłam, to jest 200 ml, no całkiem spoko, ale później gdzieś doczytałam te składy, że takie nie do końca ta Neutrogena jest dla nas dobra. No zużyć zużyłam, jako żel się sprawdzał. Tutaj sobie zwilżamy niewielką ilość żelu w dłoniach i rozcieramy do powstania piany. Delikatnie wmasować wilgotną skórę twarzy, spłukać obwicie wodą. Także taki żel, jedyne co, to chyba przed skończeniem jeszcze opakowania już zaczął się troszeczkę, chociaż może nie, tam się może z którymś innym pomyliło. Wydaje, jakby po prostu zmienia, wiecie, już swój zapach. Także jakieś mniejsze może butelki by były lepsze. Następną rzeczą będzie znowu szampon. Tym razem to był szampon, którego mój mąż używał. Jeżeli chodzi o łupież na włosach, to naprawdę on się, ten szampon, sprawdza. Zapach jest bardzo ładny. Tak, bardzo, bardzo fajny. Sobie czasami nim też umyłam głowę, ale ja łupieżu nie mam, więc po prostu stosuję taki zwykły L'Oreal. Co my tam jeszcze mamy? I znowu temat głowy i włosów. Z Lidla miałam taki szampon Cien. Szampon z formuła z keratyną. Powiem Wam, dobrej cenie, całkiem niezły. Regeneruje strukturę włosy, zapewnie olśniewający blast. To jest ta seria Professional. Zużyłam. Nie wiem, czy bym go kupiła drugi raz. Muszę jeszcze może raz przetestować. Ale ogólnie tak mówię, jeżeli chodzi o szampony, to ja bardzo lubię firmę L'Oreal. O, teraz może coś do twarzy. Zużyłam, nawet słuchajcie, wczoraj kończyłam, zwianka. To jest odżywczy płyn micelarny. Może tak Wam bliżej, może będziecie lepiej widzieć. Płyn micelarny tonik 2 w jednym, to jest każdy rodzaj cery z ekstraktem z nagietka. I powiem Wam, że to jest fajny produkt, bo to jest nietestowany na zwierzętach. Co tu jeszcze ma? Składniki pochodzenia naturalnego. No i nie wiem co, bo oczywiście nie widzę. No i co mogę powiedzieć? Tym na pewno bardzo ładny zapach. No i ja go używałam. No, zapach miał taki ciekawy, ciekawy, interesujący. Ja go używałam jako toniku najczęściej, jako płyn micelarny, tak raczej nie. Następny, słuchajcie, szampon. Czyli widzicie, prawda, co mówię, że używam L'Oreala. To jest szampon odżywczy i tutaj jest do włosów potrzebujących odżywienia szampon i unikalne połączenie 6 olejków kwiatowych. Także takie szampony u mnie do włosów. Powiem Wam, wspominając o szamponach do włosów, że ostatnio mam ten Pantene, ale coś wiecie co? Niby takie są po umyciu ładne te włosy, ale na drugi dzień już takie robią się jakieś puchate. I teraz nie wiem, czy to będzie wina tego szamponu z Pantene, czy to będzie wina odżywek, które ostatnio stosuję. Tutaj mam zużytą taką maseczkę.
koreańską. Mam nadzieję, że tam dobrze to będzie widać. Powiem Wam, że rewelacyjna. Naprawdę rewelacyjna BioAqua, taka firma, maska koreańska na płachcie. Ona jest taka cytrusowa, lemonka, cytryna, cytrynowa, tak? No, ale jest tutaj cytryna i limonka, także może połączenie, nie wiem, co tam jest popisane, bo jest nie po polsku, także nie wiem, ale bardzo serdecznie Wam polecam. Powiem Wam, że po zastosowaniu tej maski, no skóra jest piękna, pięknie wygładzona, nawilżona, naprawdę widać ten efekt. Gdybym spotkała jeszcze gdzieś tą maskę, to chętnie bym jeszcze sobie ją raz zakupiła. Także to Wam bardzo serdecznie tę maskę polecam. Następnie co ja tutaj mam? Aha, pudełeczko mam co prawda po kremie Lierak. Jeszcze go nie skończyłam, jeszcze go tam cisnę. Ale to jest malutkie opakowanie, 10 ml, także jeszcze chwilkę. Ten krem Wam bardzo polecam, jestem zadowolona. Co prawda wydaje mi się, że jakaś wersja inna jego była lepsza. Ale teraz już po prostu nie pamiętam, nie dojdę do tego, czy to był ten krem. Wtedy, co tak, naprawdę było widać rewelacyjnie, słuchajcie, aż wygładzenie skóry pod oczami. Ale ogólnie ten krem Wam polecam, ten Lirak, jakbyście spotkały. Czasami w Superfarmie w promocji tam są za zakupy, powyżej jakiejś kwoty jest on w dobrej cenie wtedy. Następnie zużyłam taki płyn do demakijażu oczu, on jest pielęgnacyjny dwufasowy, to jest firma Nivea. Tu mililitrów jest 125, ale powiem Wam, nie wiem ostatnio co mam z oczami, bo ogólnie wszystkie, nie wiem czy to właśnie chodzi o preparaty, czy nie mam po prostu jakiejś alergii na jakieś pyłki czy coś, bo zaczynają mi po prostu piec oczy, łzawić, więc się zastanawiam, czy to jest właśnie wina preparatów czy kosmetyków kolorowych, czy bardziej właśnie może jakieś alergii. Ale w każdym bądź razie ten zużyłam, on mnie akurat trochę szczypał w oczy, no ale ogólnie był ok. Bielendę ostatnio kupowałam i też mnie szczypała, także tak jak Wam mówię, nie wiem czy to jest wina alergii. I następnie znowu rzecz do włosów. Widzicie chyba najwięcej tych rzeczy do włosów. Tak co drugi dzień praktycznie się używa, a członkowie rodziny praktycznie codziennie używają. No odżywek to oni tam nie używają, szampony, ale taką Wam polecam, naprawdę jest fajna. Ona jest dostępna w Biedronce, ta odżywka Diploma. Taka firma, Professional, regenerująca. Ona jest przeznaczona do włosów suchych i zniszczonych. Zawiera nawilżający pantenol, prowitamina B5 i białka pszenicy, dzięki czemu włosy stają się miękkie, jedwabiste i lśniące. Za dużo oczywiście nie można go użyć, taką po prostu taką pompeczkę małą wielkości powiedzmy orzecha włoskiego, tak? Bo tak to zawsze tak podają, jeżeli chodzi o dozowanie. Także tą odżywkę bardzo Wam serdecznie polecam. Oczywiście też trzeba dobrze spłukać, bo to jest odżywka do spłukania. Następnie, o widzicie, tu jeszcze mam kremik. Coś to opakowanie już takie, coś to odlatuje, marne. To jest taki kremik Dermica Hello Spectrum do oczu. Hialuronowy krem pod oczy i na powieki na dzień i na noc. Ale powiem Wam, 15 ml pojemność, żeby jakiś szał robił to nie. Bardziej bym Wam polecał ten Lirak. Lirak są efekty po Liraku. Co ja tu jeszcze mam? O, fajną rzecz, aby było to znowu kupić. To jest firma Laneige. Mam nadzieję, że tam będzie dobrze widać. To jest maska na usta. Jak idziecie spać, to właśnie sobie można usta zregenerować taką maską. Jest bardzo fajna. Powiem Wam, że nawet na dzień też można stosować. Jak Wam się usta zesuszą, to sobie właśnie użyć tego preparatu. Firma Laneige. To jest chyba koreańska firma. Ja to kupowałam w Sephorze. Do tego był jeszcze w komplecie maska do twarzy. Na noc też. I to bym Wam bardzo polecała. Naprawdę fajny, fajny produkt. I jeszcze nam został
O, widzicie, jeżeli chodzi o płyn micelarny, to ja używałam tego z Bielendy, green tea, oczyszczający płyn micelarny, no, zielona herbata, cera mieszana. Także takiego płynu ja z Bielendy używałam. No płyn jak płyn, no, nie ma, wiecie, za bardzo jakichś specjalnych... specjalnego działania, no ma po prostu oczyścić skórę. Bielenda, taki krem do twarzy zużyłam, to jest akurat luksusowy krem przeciwzmarszczkowy, on jest 40+, dla wieku 40+, dzień i noc. I bardzo ten krem lubiłam, bardzo Wam polecam, ładnie pachnie, ładnie się rozprowadza, bo teraz mam taki zawelajna, porównując, może dlatego, że tamten ma SPF, troszeczkę gorzej się go rozprowadza po skórze. Ten jest rewelacyjny, no ale on nie ma znowu SPF-u, więc teraz bym go nie używała. Chyba, że po prostu nie ma słońca, no to wtedy można sobie zużyć. W zasadzie to mam teraz dwa otwarte, właśnie Evelina i właśnie tego też drugie opakowanie. I ten krem jest świetny, naprawdę fajny, bardzo go lubię i bardzo Wam polecam. Ja się wczułam w temat. O, i tu mam jeszcze jedną rzecz. Tu mam taki krem Eveline 24 Gold. To jest też 40+, filtrowany śluz ślimaka, luksusowy krem przeciwzmarszczkowy, silnie wygładzający, ale tutaj powiem Wam, że jakiegoś nie zauważyłam jakiejś rewelacji, jeżeli chodzi o ten krem. Naprawdę bardziej wolę tą Bielendę niż ten. Ten po prostu kupiłam, zużyłam. Wiadomo, kremu używamy codziennie, więc też nam to schodzi. O, przepraszam. I ostatnią rzecz Wam pokażę, którą użyłam, to jest Ziaja. I to jest pielęgnacja ciała, multimodeling, energetyzujący peeling do ciała z aktywnością substancji antycelulitowych i wygładzających. No i powiem Wam, że fajnie. No tak po prostu, no, peeling do ciała, tak? Wygładza nam skórę, pozbawiamy się martwego naskórka, przygotowujemy skórę na opalanie, także jak najbardziej na plus ta ziajka. I kochani, to wszystko. Mam nadzieję, że nic mi tam nie wypadło z tej siaty. Bardzo się cieszę, że nagrałam ten film, dlatego że już po prostu chcę to wszystko wyrzucić, pozbyć się, bo to, wiecie, zajmuje miejsce. Także dajcie znać, co Wy lubicie, jeżeli chodzi o szampon, co lubicie, jeżeli chodzi o krem. Wiadomo, że no, każda z nas pewnie czegoś tam innego używa, dopasować musimy sobie to pod siebie i pod swoją skórę. No i może poleciłbyście mi jakąś fajną maseczkę do twarzy. Chyba, że gdzieś widziałyście te maseczki, że można kupić, to chętnie bym tą maseczkę kupiła jeszcze raz, bo dla mnie ona była rewelacyjna. W końcu zobaczyłam efekt po maseczce, że można, wiecie, że ta skóra rzeczywiście jest wygładzona, widoczny jest efekt po zastosowaniu maski. Także kończę już, kochani. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa.